Okej, okay, otrzymaliśmy kolejny zwiastun drugiego sezonu Powstania Smoków, przedstawiający nam trening ninja u Smoczych Mistrzów, który pozwoli im nauczyć się zupełnie nowej techniki, techniki Powstającego Smoka. I muszę przyznać, że wygląda ona bardzo potężnie. W tym jednominutowym zwiastunie nie pada żadne słowo, więc fabularnie nie przedstawia nam on niczego nowego. Ale za to pokazuje kilka ciekawych ujęć i scen, które obrazują nam, jak dokładniej będzie wyglądała ta nowa technika powstającego smoka, której ninja będą potrzebowali do tego, aby powstrzymać lorda rasa i jego wilczą armię. Która, jak wiemy, również będzie korzystała z nowego stylu walki, zwanego tym razem shatterspin, czy jak kto woli po polsku strzask obrotu. I od tego też właśnie zaczyna się ten zwiastun. Pokazuje jak ninja nie radzą sobie z powstrzymaniem Shutter Spin. Wszystkie kolejne ujęcia pochodzą jednak z jakiegoś rodzaju pałacu, który jest najprawdopodobniej zamieszkiwany przez dwóch starych smoczych mistrzów, Egalta i Rontu. To oni znają technikę powstającego smoka i nauczą ninja jak z niej korzystać. Możemy też zauważyć, że ninja w drugim sezonie cały czas będą mieli pod ręką te mechy, które Sora zbudowała dla nich w specjalnych odcinkach internetowych. Całkiem spoko opcja, choć w niektórych momentach wydają się być one zbyt potężne. Zobaczymy jak to twórcy rozwiążą, żeby nie było tak, że potem znikną tajemniczo jak smoki żywiołów czy er Zresztą to samo tyczy się techniki powstającego smoka. Tak czy siak po zaledwie kilku ujęciach rzuca się w oczy fakt, że Arin w tym sezonie będzie znacznie, znacznie potężniejszy. Już teraz widać, że lepiej panuje nad swoim spienjitsu, a jego ruchy wydają się być bardziej kontrolowane. Ciekawi mnie bardzo kto zbudował te świątynię, choć nie wiem do końca czy tak powinienem to nazywać, i plac treningowy, na którym ćwiczą ninja. No bo zwróćcie uwagę, że to wszystko jest dostosowane do ludzi, a nie do smoków. Może EGALT i RONTU w przeszłości trenowali już kogoś. W każdym razie, z tego co widzimy, to chyba najlepiej w całym tym treningu idzie Kajowi, który pod koniec w końcu ujarzmia swoją wersję powstającego smoka. Jak widać, dosłownie zamienia się w smoka, wylatuje wysoko do góry, aby potem z całym impetem uderzyć w ziemię. No, i to wygląda rzeczywiście jak bardzo dobra odpowiedź na shatterspin, którym będzie posługiwał się klan Wilka. Tak jak wspomniałem na początku, zwiastun nie zawiera zbyt dużo nowych informacji, ale ujawnia nam jako pierwszy, jak będzie wyglądała technika powstającego smoka. I jestem bardzo ciekaw, co wy o niej sądzicie. To już wszystko na dziś. Zachęcam Was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.